Nazywam się Olek Pawliszcze i jestem szczęśliwym posiadaczem depresji od 40 lat. Depresji, która nigdy nie miała czasu ani przywileju stać się kliniczną, ponieważ wtedy, kiedy miałem ją w stanie tak zwanym niestwierdzonym, nie było zwyczaju, aby ją nazywać chorobą. Nawet alkoholizm wtedy od niedawna nazywano chorobą, a nie po prostu pijactwem. Również później, kiedy już, że tak powiem, istniała jednostka medyczna o nazwie depresja, nikomu moją otoczenie nie strzeliło do głowy, żeby mnie w jakiś sposób potraktować jako pacjenta. Więc zacząłem sam doszukiwać się w sobie tego, jakimi narzędziami dysponuje mój stan i co może w sobie posiadać jako zapalniki rozbrajające, ponieważ jednej rzeczy nie potrafiłem sobie do końca wmówić. Nie potrafiłem uwierzyć, że nie chciałem uwierzyć, jak się później okazało, że to wszystko, co jest możliwe. Nawet jeżeli wracając do pewnych dopętlających się destrukcyjnych sytuacji, wciąż miałem przeświadczenie, że to wszystko, co mnie czeka, że to wszystko, na co zasługuję. No więc, jako współautor tresury Matrixa, jednym z pewnym stopniu metod, które są ukoronowaniem mojego procesu życia, który jest jednocześnie procesem zdolności nie tylko niewyleczenia, ale braku konieczności leczenia depresji, a wręcz po co, skoro można używać niesamowitego napędu, który wynika z tej cholernie potężnej siły, która jest destrukcyjna tylko dlatego, że ja to wybieram. I sposób, w jaki mogę wybrać destrukcyjny aspekt stanu, który potem nazywam depresją, jest również sposobem, którym mogę wybrać wszystkie inne, nieograniczone, kolosalnie rozmnożone opcje, które są dla mnie korzystne. Zamiast jednej czy dwóch, które nazywam depresją, a które po prostu wybierałem poprzez nawyk, poprzez odruch, poprzez przekonanie, że nie mogę inaczej. Jeżeli jeszcze uważacie, że warto rozpoznać w sobie możliwości swoich stanów trudnych, ponieważ jak dotychczas wszelkie próby ucieczki, stłumienia, wyleczenia, wycięcia tego z was zawiodły, zakrzyczenia, zalepienia miłością, zabicia poprzez dystrakcję i skupienie się na innych osobach, utopienie się w związkach, utopienie się w seksie, utopienie się w alkoholu, utopienie się w zakupach, czy robieniu kasy, czy w pracy, czy w służbie innym, jeżeli którakolwiek z tych metod w końcu jednak zawiodła, to spróbujcie wykorzystać to, od czego tak uparcie uciekacie i zobaczyć, że ma to o wiele więcej dróżek i o wiele więcej przyjemności, o wiele więcej opcji, niż się to na pierwsze dwie pozornie jedyne opcje wyboru wydaje. Znaczy nie wyboru, braku wyboru. Jeśli chcecie to zrobić, to zapraszamy na warsztaty już w ten weekend do Cudu Grochowskiego
organizowane przez Joannę Żbikowską, przez jej warsztat z kreską po środku, z końcówką DT. To jest naprawdę ostatnia w tym roku okazja, żeby się pobawić z własnym stanem negatywnym i pożonglować nim tak, żeby się okazało, że taki on negatywny, jak ja, blondyn. Dobry wieczór wszystkim. O, jest już dosyć późno. Jest w 12:30 w nocy. Jestem po ostatnim spacerze z moim psem. Właśnie wróciłem przed momentem. A mniej więcej tak gdzieś koło 1:00, 2:00 w nocy wychodzę ostatni raz z psem na spacer. I dzisiaj zauważyłem, że noc jest bardzo klarowna, przejrzysta, taka czysta. Niebo jest niesamowicie czyste i gwiazdy są bardzo wyraźne. Obserwowałem sobie dzisiaj tego naszego Oriona i wszystkie gwiazdy w nim są bardzo wyraźne i takie, można by powiedzieć, ostre. I przypomniałem sobie, jak kiedyś, bardzo dawno temu, jako małe dziecko, razem z moją babcią, mamą mojej mamy, staliśmy na balkonie u jej w domu i ona mi tłumaczyła gwiazdozbiory, gdzie są i gdzie się znajdują, jak się nazywają. Ja pamiętam to bardzo dobrze, tym bardziej, że kiedy byłem małym dzieckiem, miałem taką sytuację, że jedna z moich babci, bo miałem dwie babcie, mniej się mną zajmowała, a druga zajmowała się mną troszeczkę bardziej. Tak ja to wtedy jako dziecko odczuwałem. Natomiast nie miałem kontaktu z dziadkami, ponieważ jeden dziadek odszedł bardzo wcześnie, a drugi dziadek również wcześnie, ale ja pamiętałem go troszkę, gdzieś tam miałem może właśnie 8-9 lat, kiedy on odszedł. I praktycznie wychowałem się tylko z jedną babcią, ponieważ druga babcia miała tyle dzieci, że nie była w stanie ogarnąć wnuków tych dzieci, bo było ich tak dużo po prostu. A poza tym może ona po prostu nie miała do tego w jakiś tam sposób serca, może nie było jej to potrzebne. Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że pewne rzeczy powtarzają się w moim życiu. Mogę to zaobserwować, ponieważ no generalnie jest taka sytuacja, w której mogę sobie pozwolić na to, żeby przeanalizować to moje życie. I pamiętam, jak jako młody chłopak musiałem bardzo wcześnie rano wstawać po to, żeby iść do pracy, przepracować tam 8 godzin, potem wrócić do domu. I ja zawsze miałem taką udrękę, że generalnie lubiłem siedzieć długo. To tak jak dzisiaj, no, godzina 1 w nocy, 2 w nocy, dla mnie to było zupełnie normalne. Dla mnie wtedy zaczynał się dzień, a wtedy dopiero zaczynałem być aktywny, zaczynałem robić jakieś rzeczy. Ale niestety wtedy nie było tej możliwości, żeby nie móc rano wstać w tygodniu i wyspać się tyle, ile potrzeba, tylko musiałem wstawać o tej godzinie 5:30 czy 5 nawet, po to, żeby na 6 być w pracy. I cały dzień oczywiście byłem niewyspany, gdzieś tam pokładałem się po kątach w ciągu dnia i tak dalej. A były z tego tytułu duże problemy. Ja dopiero w pewnym okresie swojego życia zrozumiałem, żeby spróbować przyglądać się mojemu naturalnemu rytmowi życia i spróbować dopasować go tak, żebym ja czuł się komfortowo. No i okazało się, że najbardziej komfortowym sposobem mojego życia jest chodzenie spać gdzieś tak właśnie o godzinie 1, 2, może nawet 3 w nocy i wstawanie gdzieś tam w okolicach 9, 10 rano, czyli śpię około 6-7 godzin, ale czuję się wtedy bardzo dobrze, czuję się przez cały dzień aktywny, nie jestem zmęczony czy przemęczony, po prostu żyję w rytmie swojego organizmu, który być może właśnie został stworzony do takich sytuacji, ale zanim to odkryłem, musiałem przez wiele lat męczyć się z tymi wszystkimi historiami związanymi z porannym wstawaniem, z tym, żeby być na konkretną godzinę, z tym, żeby w ciągu dnia jakoś przemęczyć ten dzień, a potem znaleźć dla siebie wieczorem czas i robić te rzeczy, które lubię, wiedząc o tym, że na drugi dzień będę musiał znowu zapłacić za to wysoką cenę.
To wszystko działo się do momentu, kiedy nie zrozumiałem, że mogę zmienić swoje życie, że nie muszę żyć tak jak moja babcia, tak jak moja mama, czy tak jak mój tata, którzy właśnie w taki sposób pędzili swoje życie. Zresztą wielu ludzi może właśnie w ten sposób żyć, czyli uwielbiają chodzić wcześnie spać, wstawać rano, być gotowym o godzinie 6, kiedy słońce wstaje, przepracować sobie cały dzień i potem znowu gdzieś tam koło 10 czy w pół do 11 iść spać. Mają taki rytm życia i jak najbardziej, nawet chyba więcej jest takich ludzi niż tych, którzy wolą w nocy, kiedy wszyscy już śpią, właśnie wtedy zabrać się za swoje ulubione zajęcia, czyli czytanie, czy oglądanie jakichś filmów. Ja akurat wtedy właśnie za mną są instrumenty rozłożone na próbę przed warsztatem. Tak jak ja właśnie zajmuję się graniem w nocy muzyki. Może to jest spowodowane tym, że jako human designowy manifestor więcej jestem w stanie stworzyć czy wymyśleć w momencie, kiedy mój umysł nie jest pod wpływem wibracji innych umysłów, to znaczy on pewnie jest, tylko że te umysły teraz śpią. Ja tu jestem zupełnie sam, jako nieśpiący człowiek w moim domu, a tak naprawdę oprócz mnie są tu jeszcze 3 osoby, które teraz sobie smacznie śpią. Wracając do mojej babci, to zauważyłem, że właśnie jedna z tych babci bardzo się mną opiekowała i miała dla mnie dużo czasu, zresztą nie tylko dla mnie, ale dla moich braci również. A druga babcia od strony ojca miała tego czasu dla nas mniej, rzadziej u nas bywała. Natomiast mój tata bardzo często wychodził z domu po to właśnie, żeby do niej zajrzeć i w jakiś tam sposób odwiedzić ją, czy on tam zawsze mówił, że idzie do matuli. No i my wszyscy jakby obserwowaliśmy to. I teraz, kiedy ja już jestem w wieku mojego ojca, którego wtedy obserwowałem jako dziecko, czy może nawet trochę starszy, widzę, że sytuacja się powtarza w taki sposób, że chociaż moja mama nie jest córką tej babci, która miała mniej czasu dla swoich wnuków, to ona teraz ma tak samo mniej czasu dla wszystkich swoich wnuków, jak moja babcia ze strony ojca. Czyli mama, która jest córką tej babci, która miała dla nas więcej czasu, w tej chwili powiela schemat matki swojego męża, mojego ojca. Czyli ma mniej czasu dla swoich wnuków, tym razem moich dzieci. To jest dosyć ciekawe. Spróbujcie to zrozumieć, ponieważ okazuje się, że karma to nie jest coś stałego i coś, co musi takie być i trzeba się z nią pogodzić, że karma to jest raczej coś takiego, co należałoby zrozumieć i spróbować odnaleźć się w niej w taki sposób, żeby móc czuć się komfortowo, będąc sobą i nie musieć walczyć z czymś, co można nazwać przyzwyczajeniem lub pewnego rodzaju wzorem, który nabyliśmy od swoich rodziców czy od swoich dziadków. I dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Otóż okazuje się, że te wszystkie rzeczy związane z naszym życiem, z tym, jak my postrzegaliśmy świat, jak widzieliśmy relacje z naszymi dziadkami, z naszymi rodzicami, mają bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób my w tej chwili w dorosłym życiu zachowujemy się w stosunku do siebie i w stosunku do naszych bliskich, jeżeli nie są. I o tym wszystkim my będziemy mówić na warsztatach już pojutrze w Warszawie, które odbędą się na Grochowie, w Cudzie. Tam opowiemy, w jaki sposób można zrozumieć siebie, zrozumieć to, dlaczego zażyczyliśmy sobie takiego ciała, dlaczego zażyczyliśmy sobie, żeby urodzić się w takiej rodzinie, dlaczego zażyczyliśmy sobie, żeby mieć takich rodziców, takich dziadków, takie rodzeństwo i jaki to daje potencjał do tego, żeby móc w pewnym momencie odnaleźć siebie w tym życiu, odnaleźć swoje komfortowe położenie i rytm i zacząć z tego korzystać w taki sposób, żeby czuć, że oddychamy, można by to nazwać, oddychamy pełną piersią, czyli czerpiemy ze swoich potencjałów, z tego, kim jesteśmy i ze swojego życia, wszystko to, co zostało do nas tutaj przygotowane po to, żebyśmy my mogli przeżywać sobie te wszystkie emocje w sposób zupełnie świadomy i cieszyć się każdą przeżytą chwilą, nawet taką, która wydawałoby się w pierwszej chwili
nie jest przyjemna, ale kiedy potem z perspektywy czasu zaczniemy się zastanawiać, dlaczego mieliśmy takiego dziadka, dlaczego tego dziadka nie było, dlaczego babcia nie miała dla nas czasu, albo dlaczego jedna babcia poświęcała tego czasu więcej niż powinna i czuliśmy się bardzo mocno w jakiś sposób przytłoczeni tą opieką. Dlaczego nasi rodzice zachowywali się w taki sposób i jaki to ma wpływ na to, jak teraz postrzegamy świat i czy żyje nam się z tym komfortowo, czy nie. Czy wiemy, w jaki sposób powinno wyglądać nasze życie, żebyśmy mogli się w nim czuć komfortowo. O tym wszystkim będzie na warsztatach. Nie, ale nie tylko o tym, bo będziemy mówili również o tym, jak rozpoznać możliwości swojego ciała, swojego umysłu, jak rozpoznać możliwości swoich talentów, jak korzystać z siebie. O tym właśnie będą warsztaty z Dresury Matrixa już pojutrze w Cudzie na Grochowie. Zaczyna się to w sobotę, kończy w niedzielę. Praktycznie 16, no może 17 godzin intensywnej pracy z poznawaniem siebie i swoich możliwości. Na podstawie tego, co już przeżyliśmy. Tutaj nie ma żadnych czarów, to wszystko już w naszej głowie jest, a my tylko musimy to otworzyć, zajrzeć tam, podotykać, powąchać, pogrzebać w tych wszystkich fotografiach i zapisanych na twardych dyskach informacjach. Po to, żeby skojarzyć fakty, doznać olśnienia i uznać, że jesteśmy zadowoleni z siebie. Zapraszam. I'm sorry.